Na trzeci dzień, w dniu urodzin Faraona, urządził on ucztę dla wszystkich dworzan swoich i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił do jego godności podczaszego, tak, że znów podawał puchar do rąk Faraona, a przełożonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 40 rozdział, 20-22 wersetu. Skandal na królewskim dworze. Dwaj mężczyźni z najbliższego otoczenia Faraona, obaj mistrzowie w swoim fachu, wypadają z jego łask i zostają wtrąceni do więzienia. Jednak w dniu urodzin władcy jeden z nich zostaje przywrócony na swój urząd, a drugi stracony. Nie dowiadujemy się, dlaczego Faraon traktuje ich tak różnie. Czy pojawiły się nowe dowody świadczące o niewinności lub winie tych mężczyzn, czy też Faraon działał z pobudek czysto egoistycznych? Faraon jako suwerenny władca Egiptu miał prawo ułaskawić każdego, kogo chciał. Bóg również jest suwerenny, nawet bardziej niż król, ale nie musi odpowiadać za swoje czyny. Jego sąd o ludzkości brzmi: nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Psalm 14, werset 3. Wszyscy zasługują na piekło, na śmierć wieczną, na wieczne tortury w jeziorze ognia. Wszyscy zasługują na śmierć i sąd, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jednocześnie jednak Bóg jest łaskawy i miłosierny, dlatego nie chce, aby ktokolwiek zginął, a jednak nie ułaskawia on w sposób niesprawiedliwy, jak to uczynił jeden z prezydentów USA pod koniec swojej kadencji. Wyroki Boże nie potrzebują domysłów i ukrytych nadziei, ponieważ każdy może doświadczyć łaski Bożej. Każdy, kto wierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, każdy, kto wierzy, że Jego ofiara na krzyżu jest wystarczająca dla Jego zbawienia, dla zbawienia grzesznika, każdy grzesznik, który wierzy w Jezusa Chrystusa Pana i Jego ofiarę na krzyżu. Oznacza to, iż uznaję, że sąd Boży nad moim życiem jest uzasadniony, zwracam się do Niego i wyznaję Mu swoją winę. Wtedy mogę z wdzięcznością przyjąć Jego łaskę, ponieważ On w zastępstwie wydał swojego Syna Jezusa Chrystusa za moją winę i grzech. Na trzeci dzień w dniu urodzin Faraona urządził on ucztę dla wszystkich dworzan swoich i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił do jego godności podczaszego, także znów podawał puchar do rąk Faraona, a przełożonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 40 rozdział, 20-22 wersetu.